Wiadomości lokalne, dzień dobry. Rząd wycofał się z obietnicy, że autostradowa obwodnica będzie bezpłatna. Częstochowianie są rozczarowani podwójnie. Po pierwsze odłożono na 2013 rok budowę A1 Pyrzowice-Częstochowa oraz przebudowę odcinka z Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego. Drugim ciosem stała się informacja z przełomu roku. Wbrew obietnicom przedstawicieli kolejnych rządów, autostradowa obwodnica będzie jednak płatna. Enion nie chce zapłacić miliona złotych kary nałożonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Enion z decyzją się nie zgadza. Sprawę rozstrzygnie więc Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli będzie niekorzystna dla potentanta energetycznego, to otworzy drogę do walki o odszkodowania dla poszkodowanych mieszkańców regionu. Grad Miedziaków poleciał w sekretariacie dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. To grosze na nasze podwyżki uzbierane na ulicy, skoro dyrekcja nie ma dla nas pieniędzy, wytłumaczyła delegacja protestujących związkowców domagających się wyższych pensji. Ubrani w worki pracownicy opieki społecznej maszerowali w poniedziałek z ulicy Jasnogórskiej do siedziby MOPS-u przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej. Tam chcieli się spotkać ze swoją dyrektorką, ale ta jednak do nich nie wyszła. Biuro prasowe magistratu poinformowało właśnie, że Leszek Kulawik otrzymał stanowisko doradcy prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka. Nowych członków do rad nadzorczych w miejskich spółkach Częstochowy powołał Krzysztof Matyjaszczyk. Wybrał głównie ludzi z SLD, w tym lewicowego prezydenta Będzina. Maciej Pacuda, były prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, odebrał wczoraj w Warszawie z rąk prezydenta kraju nominację na sędziego Sądu Najwyższego. To pierwsze tak wysokie stanowisko dla sędziego, którego kariera rozpoczęła się w Częstochowie. W miniony weekend doszło do 4 wypadków drogowych, gdzie 6 osób zostało rannych, a jedna zginęła. Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności tragicznego wypadku drogowego, do jakiego doszło w niedzielę na ulicy Wręczyckiej. W zderzeniu śmierć poniósł 20-letni pasażer, natomiast ranny kierowca trafił do szpitala. 21 i 22 stycznia częstochowscy policjanci przeprowadzili działania w ramach akcji Bezpieczne Ferie 2011. Patrole w godzinach popołudniowych i wieczornych kontrolowały miejsca, gdzie czas wolny od nauki spędzali młodzi ludzie. Straż pożarna ratowała pływalnię częstochowskiego liceum imienia Henryka Sienkiewicza, gdzie wybuchł pożar. Do zaproszenia ognia doszło prawdopodobnie podczas robót remontowych piwnicy. Niewykluczone, że w trakcie spawania iskra spadła na zgromadzone tam materace z sali gimnastycznej. Akcja ratunkowa trwała niecałe pół godziny. Na basenie nie było zajęć, bo właśnie trwają ferie. Żadnemu z pracowników na szczęście nic się nie stało. Pod blokami na ulicy Gajowej wciąż pojawiają się tiry, a nawet autobusy PKS. I nikt nie ma pomysłu, jak zdyscyplinować kierowców ignorujących oficjalny objazd. Objazd rakowskiej części ulicy Jagiellońskiej z powodu budowy linii tramwajowej obowiązuje od wtorku. Okazuje się, że sprawia kłopot nie tylko kierowcom, ale i mieszkającym w pewnym oddaleniu od tej ulicy. Pod oknami domów i bloków przy ulicy Lipowej, Gajowej, Wiązowej i Brzozowej przewalają się tiry. Nawet cysterny, choć wcale nie wytyczono tędy objazdu. Po około 60 latach zamknięto kładkę przy ulicy Okrzei, łączącą Raków z Hutą. Pracownicy przeskakują więc przez tory albo przez siatkę, która broni wstępu na schody kładki. Jedyna legalna droga wiedzie naokoło i ma prawie 3 km długości. Jeśli władze nie kupią 8 nowego tramwaju, to na linii Wrzosowiak powinny pojawić się stare wagony. Pokusa, by ciąć częstotliwość, dopasowując ją do 7 składów, może być zgubna. Gdyby do takich cięć doszło, wtedy rzadziej niż dziś będą jeździć tramwaje z centrum na Tysiąclecie i Północ. A całkowita tragedia czeka pasażerów przy Alei Pokoju. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zainteresował się przetargiem na prowadzenie częstochowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Gilowej. Wniosek o skontrolowanie tego przetargu złożyła pod koniec grudnia Fundacja Elips. Uznała, że urzędnicy magistratu, dokonując wyboru gospodarza schroniska na kolejny rok, nie zachowali zasady uczciwej konkurencji. Zdaniem Elipsu komisja faworyzowała drugiego oferenta, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które gospodaruje przy ulicy Gilowej od wielu lat. Likwidacja kiosków na placu Biegańskiego, a w projekcie przebudowy w ogóle nie ma dla nich miejsca, stała się utrapieniem dla pasażerów MPK, którzy teraz nie mogą kupić biletów. I dla kierowców szukających kart parkingowych. Czy plan przebudowy placu można jeszcze zmienić, by ułatwić życie mieszkańcom? Blado wypadły nasze licea i technika w najnowszym rankingu szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszej setce mieści się wyłącznie lublinieckie technikum numer 1. W trudniejszej rywalizacji liceów częstochowski Norwid znalazł się ciut poza setką. Dużo dalej znalazły się inne nasze renomowane licea, następne w kolejności były Sienkiewicz, Kopernik, Traugut i Słowacki. Światową premierę na festiwalu Sundance w niedzielę miał film Młyn i Krzyż,
który był kręcony m.in. w Olsztynie i Żarkach, a wśród statystów jest wielu mieszkańców naszego regionu. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.